zwykle pokazuje jakąś dobrą płytę, a tutaj tym razem nie, no bo chyba wiem, czy mi się uda ją zdobyć. Ale jest równie ciekawa, co właśnie te, które często pokazuje. Mówimy tu oczywiście o dość bardzo starym polskim zespole Schizma, która oczywiście została założona w latach 90. Wiecie, ten hardcore punk, czy tam proto metalcore, jak to kto woli nazywać. Wiecie, te pierwsze metalcore'owe bandy no miały właśnie swe zażalątki w latach 90. Zresztą polska muzyka również dopiero w tamtych latach zaczęła nieco bardziej nabierać kolorytu i na dodatek nieco zbliżać się do standardów dzisiejszych. No czyli, bo wiecie, bo w PRL-u to nie powiedziałabym, że było kiedyś jakoś super, nie oznaczało to, że pewnie w tamtych czasach nie było dobrych nut, ale po prostu nie powiedziałbym, że były to świetne czasy dla artystów, bo ci musieli jakoś przerabiać swoje teksty tak, aby ruska cenzura ich nie dopadła, albo robić koncerty w podziemiach dosłownych. Gdzieś tak u schyłku PRL-u właśnie próbowano oczywiście właśnie no nieco buntownicze utwory, wiecie, utwór Polska Kultu, czy może nasz Kaczmarski i te mury runą. No ale tak jak mówię, no raczej to tak jak mówię, nawet jeżeli już były takie nieco buntownicze utwory, to raczej były z takiego undergroundu dosłownego. I po upadku muru berlińskiego polska muzyka nieco się bardziej rozwijała, plus nieco były eksperymenty, na przykład mieliśmy nawet swój polski hair metal. Tal, rzecz jasna. No i oczywiście też nie zabrakło hardkorowej sceny, czy tam hardcore punku, czy tam jak to woli proto metalcore'u, no bo też powoli zaczęły się już pojawiać pierwsze takie nieco hardkorowsze rzeczy. Wiecie, jeszcze w latach 90. działał Integrity. No i właśnie Schizma po dość długiej przerwie, po 10 latach, z czego co patrzałam. Znaczy, no może nie tak długiej przerwie, ale jeśli chodzi o pełnoprawny album, to ostatni wyszedł w 2013. Z czego, co jeszcze widziałam wcześniej, oni mieli jeszcze epeczki drobne, ale tu bardziej chodzi o kontekst albumu. Czy zespół był dalej aktywny wtedy, więc mogło już też ominąć. No i też bez zbędnego przedłużenia trzeba przejść do track by track i temu się bliżej przyjrzeć. Do szacunku na ziemi zwierzą zerowe paty dla słabszej starszej. Pierwszym utworem jest Zero, czyli właśnie taki nieco bardziej klimatyczny utwór, taki nieco potężniejszy, troszkę taki dość ciekawie zapowiadający się. Widać tutaj oczywiście to, jak produkcja wygląda, no wygląda podziemnie, chociaż nie aż tak, no bo tutaj produkcja akurat stoi na dość wysokim poziomie i to widać, że to nie wygląda jak z podziemia. Choć przyznam, że sam utwór jest bardzo przyjemny i bardzo klimatyczny. Z nieco bardziej większą depresyjnością wjeżdża tyle i aż tyle. Nieco bardziej przytłaczający i nieco bardziej przygnębiający utwór. Nie tylko pod kątem brzmienia, ale również też i tekstu, który również bardziej przyprawia o doła. Kolejnym utworem jest bardzo aktualny na czasie utwór o nazwie Patologia, czyli utwór opowiadający oczywiście o wszelakiej różnej maści patologii, od zwykłego alkoholizmu aż po YouTube'owe dymy, rzecz jasna. Pokazujące oczywiście problem, jaki mierzymy się właśnie oglądając na przykład takie filmy do Neil Magikarpa czy innych patusów. No i też pokazuje oczywiście rozpowszechniania się pewnych no nieodpowiednich zjawisk, rzecz jasna. Wszystko oczywiście okraszone bardzo szybkimi rytmami,
mocną perkusją, no i bardzo krzykliwymi wokalami. Wszystko mojego znowu wyzieru w popry! Trochę już było! Moje... Kolejnym utworem jest Wciąż głodny, czyli nieco wolniejszy oczywiście kawałek, oczywiście mający tu znowu takie mocne, krzykliwe tony, ale jednak on jest dużo wolniejszy od tamtych poprzednich i jednak znowu też ma parę takich wartościowych trochę rzeczy. Kolejnym utworem jest Intruz, który oczywiście jest znowu taki dużo wolniejszy. I znowu mamy tu oczywiście motyw upadłych autorytetów, wszelakich influencerów i youtuberów. Tutaj, czyli podobnie jak w Patologii, tutaj jest powtarzany problem oczywiście z autorytetami, jakimi powierzamy oczywiście sobie. Wiecie, no, ludźmi, którymi próbujemy naśladować, ale ostatecznie wiadomo, że no, nie naśladujemy zbyt ich dobrze, a wręcz bierzemy z nich złe wzorce, które powtarzam co jakiś czas przy niektórych recenzjach, kiedy się pojawia motyw szkodliwych autorytetów. Panie, kultywowanie wygodnych ról, to jest przemoc! Poczynamy z krzydem za prosią sukces! Kolejnym utworem, który jest ważny temacie społecznym, jest To jest przemoc, która oczywiście ma nieco szybsze tempo, ale wciąż nieco bardziej spokojniejsze i wolniejsze i takie bardziej klimatyczne. Oczywiście głównym mottem tematu jest oczywiście przemoc domowa i pod koniec tego utworu również pojawiają się statystyki dotyczące przemocy wobec kobiet. Taka to ciekawa ciekawostka. To właśnie ty, co ciągle mnie się wydymany, prosty jak jeden kij. Z tematów oczywiście, które bardziej, no bardziej są tematami społecznymi, przechodzimy do bardziej osobliwej części, jakim jest utwór Nie zależy mi, który właśnie dla odmiany jest dużo cięższym, rzecz jasna. Tutaj mamy raczej bardziej tekst na zasadzie bardziej takich osobistych doświadczeń, niż jeżeli, tak jak w poprzednikach, właśnie bardziej tematy społeczne, wiecie, bo tu mamy już takie bardziej osobliwe tematy, tematy problemów egzystencjonalnych i tak dalej. I to wszystko jeszcze obrane w dość ciężkim klimatem, co widać po wokalach i po instrumentalu. Okej, nie gadajmy o tym, co tu robią. You know, anime dziewczynki. Ale okej, przejdźmy do utworu, który nazywa się Dystopia. Jak ktoś nie wie, czym jest dystopia, to oczywiście to jest takie przeciwieństwo utopii. Tak jak utopia przedstawiała bardziej pozytywne założenia tych pomysłów i tak dalej, tak dystopia jest takim pesymistycznym miastem, gdzie tutaj no, rodzą się tu czarne scenariusze, gdzie na przykład często są przedstawiane pewne pomysły danych rzeczy, no bardziej w takim pesymistycznym znaczeniu. Przykładem doskonałym są na przykład 15-minutowe miasta, o których prawaczki się zesrywają i na przykład porównują właśnie 15-minutowe miasto, czyli koncepcję polegającą na poprawie oczywiście miejskiej przestrzeni, bo jak wszyscy wiemy, większość miast jest do dupy zaprojektowana, przez co oczywiście no, stoisz i smażysz się w korkach. No, do niektórych miejsc mam wrażenie, że dużo szybciej jest dotrzeć autobusem. Kamienna? No, in Katowice, ja. No i to porównują do getta, mimo iż to tak naprawdę jest to nic innego jak po prostu przeprojektowanie miasta tak, aby można dotrzeć przynajmniej 15 minut piechotką lub rowerkiem.
I nie ma to nic wspólnego z gettem i ta nie ma żadnych granic. Dalej możesz wyjechać swoją bryczką do innego miasta. Po prostu tu bardziej chodzi o to, aby no jednak na przykład skurczyć sobie korki. No ale dobra, koniec lekcji, bo zrobiliśmy sobie krótką lekcję. Przejdźmy do utworu, który jest dosyć szybki i bardzo mocny. I tak jak sobie wcześniej właśnie opowiadał o takim pesymistycznej wizji przyszłości, jaką właśnie jest ta cała dystopia, i w tym utworze jest to tak dobrze zobrazowane, czym to tak naprawdę jest, że moje pierdolenie mnie po prostu tylko uzupełnia to wszystko. Ja się nie zdecyduję, ja nie szacunek, tutaj nie obowiązuję, Kolejnym utworem jest inny gatunek, który oczywiście tutaj dla odmiany ma motyw trochę takiej ewolucji człowieka, wiecie, że no tutaj w tekście można zauważyć, że nie utożsamia się z tymi degeneratami, uważając ich za kompletny inny gatunek, jak to się mówi. Oczywiście. No, sam utwór jest dość mocno ciężki, ale też dużo wolniejszy od poprzednika. Dziobry Alon, wybieram wskaz przeszy bałon. Chcę krzyczeć, śmiać się, patrzeć w twarz, trzymać garści do zubam. Z dużo chłodniejszym klimacikiem mamy Żar i Lód, który oczywiście jest na takim samym poziomie tempa jak oczywiście poprzedni, tylko z nieco bardziej lodowym nastawieniem, czy tam żarolodowym, tak troszeczkę ciepełka i troszeczkę zimna w tym czuć. Wojna klas, wojna płci, wojna raz, wasza infobańka. I znowu wracamy do bardziej tematów społecznych, a nawet wręcz politycznych, bo mowa utworze Co dalej, który oczywiście opowiada o polaryzacji z polskiego społeczeństwa, którego my jesteśmy teraz świadkiem, gdzie każdy głosuje na kogoś innego, przez co właśnie w sumie nie wiadomo, kto tak naprawdę dojdzie do władzy, czy nie dojdzie znowu do koalicji. No ale wracając do utworu, no właśnie opowiada właśnie o tych problemach społecznych, typu taka polaryzacja i oczywiście też jest tu wątek teorii spiskowych, wiary w te wielkie Big Pharma i tak dalej. I widać tutaj, że tu mamy raczej kolejny utwór takim z bardzo dobrym przesłaniem i który wręcz zachęca do protestów. Robię jak najlepiej, robię szczerze, prima sąd, non stop, bo ja to kocham, bo ja to wierzę, zawsze. Ostatnim utworem, co ironiczne, nazywa się To nie koniec, choć szkoda, że no w przypadku tej płyty to koniec, które tak naprawdę jest trochę takim zwieńczeniem całego materiału, całej reszty, o czym to jest. I tutaj znowu pojawiają się wąty oczywiście społeczne, no i trochę tego uczuciowego, go sam utwór po prostu podsumowuje te pozostałe 11 tracków i to bardzo dobrze. No i podsumowując, Upadek Schizmy, no to jest naprawdę dobry powrót dosłownie po bardzo długiej przerwie, z czego co pamiętam, to tam 10-letniej, rzecz jasna. I no i widać, że jest to jeden z tych powrotów, które no właśnie były udane w tym roku. I tak trochę takich comebackowych albumów po lat pojawiło się na rynku. No oprócz z tak jak wspomnianego teraz no Schizmy, no były jeszcze zaskakujące powroty Avenged Sevenfold i Pierce the Veil po latach oraz nadchodzące będą powroty, które... Będzie jeszcze jeden taki comebackowy album, który zapowiada się zmierźle, ale to dopiero we wrześniu będą tortury. Ale za tydzień będą inne tortury. Tym razem adwodarzy, którzy nazywają się oczywiście Greta Van Fleet. Tylko najpierw muszę to przesłuchać. Więc no, zapowiadają się mega tortury, biorąc pod uwagę, że nie mam żadnej sympatii do klasycznego rocka. Zresztą nie za specjalnie lubię Led Zeppelin, ani Rusha, ani Aerosmith, też tak średnio powiem. No może poza Dreamon, to jest taki wyjątek od reguły, ale tylko to nie kręci mnie tak jak klasyczna. No mowa tu o Starcatcherze od
Greta Van Fleet, nazywaną inaczej Led Zeppelinem, który postanowił się zahibernować aż w latach 70. i odmrozić się właśnie w latach 2010. I jeszcze do niego przejdzie. Jeśli chodzi o upadek, to dostaje oczywiście 9,5/10. No a za tydzień szykujcie się no raczej na jęczenie z mojej strony, bo znowu wchodzimy tu w bardziej takie nostalgiczne tony, jakim, znaczy żerowaniu na nostalgii bardziej, bo to nawet nie są nostalgiczne tony, tylko po prostu żerowanie na nostalgii dla ludzi, którzy nie oczekują żadnej dobrej muzyki, a oczekują wycieczek sentymentalnych. Na dzisiaj to wystarczy, więc dziękuję za uwagę i do zobaczenia.